Ała! Idę sobie tu zdjęcie jedno zrobić. Dzień dobry, witajcie z Paniocki. Kochani, bardzo, bardzo dawno już nie było jakiegoś vlogasa. A dzisiaj z Paulinką wybraliśmy się w niedzielny poniedziałek na taki fajny po prostu spacerek. Spacerek po lesie, tak po okolicach. Przy okazji nagrywam się nową Sigmą. Pewnie będzie różnica w obrazie. No niestety, mogłaby być troszeczkę szersza. No to jest 16 mm bez stabilizacji, ale nie ma co narzekać. Tylko tak, kurczę, kochani, no jest jeden problem. Jest okropny wiatr i mam nadzieję, że mnie po prostu słychać, ani jeden szum. Wieje masakrycznie, ciśnienie poszło w dół. No trudno, trudno. Robaczki, jestem w tej chwili koło starego młyna wodnego w Dębiakach. No, niektórzy twierdzą, że to są Dębiaki, niektórzy, że Sarnów, bo tutaj jest praktycznie już Sarnów, a tablica z Dębiakami jest o tutaj, za mną. No ale ogólnie się przyjęło, że jest to młyn wodny w Dębiakach. Dzisiaj nagrywam, można powiedzieć, dwa vlogi. Także te ujęcia mogą się troszeczkę powtarzać, kochani, bo dogrywam sobie materiały do vloga do fotopiguły, o fotografii makro z wykorzystaniem pierścieni. No i jeszcze przy okazji sobie robię vlogasa z dzisiejszego spacerku. No dobra, to ja biorę sprzęt i trzeba się gdzieś tam wybrać koło tego młyna pochodzić, bo tam lubiły rosnąć przebiśniegi, zawilce gajowe i tego typu piękności. A, jeszcze jedna taka rzecz. Ja wiem, mogę mieć przepalony nos czy coś. Kochani, to dlatego, że nagrywam się na 1.4 przysłonie i chcę na tej przysłonie dzisiaj ponagrywać. Także to jest taki troszeczkę testowy vlog. Taki troszeczkę testowy. No, dobra. Zbieram się. Ora Boga, to aż tylko się nie wypierdzielić. Kochani, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo fajne miejsce. A ja tutaj widzę jeszcze jedną piękną, cudowną rzecz. Kwitną zawilce gajowe. Tam jest taka piękna, cudowna biała kępa. No, pięknie. Więc może najpierw kawałek historii troszeczkę tego miejsca. Tu mamy taką piękną kapliczkę, która no niestety została odnowiona i ponoć nie jest odnowiona w tak fajny sposób, jaka była ta piękna, stara, poprzednia kapliczka. Kapliczka pochodzi jeszcze z czasów początków XIX wieku. Kochani, przekazy głoszą tutaj lokalne, że dawniej, jeszcze w czasach świetności tego młyna właśnie wodnego, pod tą kapliczką tutaj zbierały się kobiety, dzieci, też mężczyźni i prowadzili, śpiewali, modlili się. Właśnie były tutaj robione takie majówki, majóweczki do Matki Boskiej. Kochani, ponoć śpiew z tych majówek, to tyle ludzi było, ponoć ten śpiew było słychać na kilka kilometrów wokół tutaj i nawet w niektórych okolicznych wsiach. No, przepiękne, cudowne przeżycie musiało to być. No, dzisiaj niestety takich majówek już nie ma, a sama kapliczka też jest odnowiona, a stara została zniszczona uderzeniem pioruna. Jesteśmy tutaj właśnie w takiej cudownej lipowej alejce, które tu też już troszeczkę tych lip zostało zniszczonych, ale jeszcze troszeczkę się ich utrzymało. Sam młyn wodny jest zamontowany, postawiony na rzece Babulówce, której szum pewnie, jeżeli wiatr nie przeszkadza, słyszycie, ona jest w tej chwili po mojej lewej stronie, a
przed chwileczką, co pokazywałem, taki ten, to rozlewisko, taki ten zalewik, to jest właśnie zalewik od przepustu wodnego tego młyna i woda była tutaj bokiem puszczona, przechodziła sobie takim bocznym kanałem, które napędzało, gdzie napędzane było to koło młyńskie, wodne koło młyńskie. Moi drodzy kochani, sam młyn wodny jest troszeczkę już taki zniszczony, zapuszczony. On nie pracuje, on nie działa, ale ponoć w tym młynie są zachowane wszystkie elementy, które napędzały ten młyn, wszystkie żarna do mlenia zboża, do produkcji mąki. No, a tutaj widać, zresztą jeszcze ręką pokażę, o tam było zamontowane w tym betonowym dobudówce koło młyńskie, gdzie woda przechodziła przez nie i spływała tutaj dołem właśnie takim dodatkowym kanałem. Obok samej kapliczki podziwiać jeszcze możemy, jak widzicie, zabytkowy drewniany dom. No, dom jest zabytkowy, gdyż on ma już grubo ponad 100 lat. Jest to dom właściciela tego młynu, młynarza. Sprawa wygląda tak, że dzisiaj tutaj obecny właściciel ten domek posiada jako taki swoją dacie, jakby na lato sobie przyjeżdża i to ma miejsce wypoczynkowe. Ja spróbuję kiedyś z nim porozmawiać, jak go dorwę po prostu, żeby nas oprowadził po tym młynie w środku. Natomiast tutaj, kochani, możecie zobaczyć pozostałości po przepuście wodnym, który kierował wodę do tego młyna. No, jest to nasz tutaj lokalny substytut jakiegokolwiek wodospadu, a rzeczka ta, przez którą po prostu ta rzeczka to jest, kochani, rzeka Babulówka. Sam przepust służy obecnie jako most samochodowy. A tu spójrzcie, kochani, jakie mam cudowności. Przepiękne, cudowne, białe zawilce gajowe. Robaczki moje kochane, ja w tej chwili was na chwileczkę porzucam, co dla was będzie tylko cięcie. I będę nagrywał materiał do vlogasa o makrofotografii z użyciem pierścieni makro. Tego w tym vlogu nie pokażę. Na to musicie jeszcze chwileczkę poczekać, ale już niedługo. No, kochani, ja jestem już po nagraniach naszego vlogasa o makrofotografii z użyciem pierścieni makro i tak kombinuję, czy ja będę w stanie tutaj przejść na tą wysepkę po środku, ale raczej nie, bo jest jedno bagnisko. Kurde, a nie chcę się utopić z aparatem, więc stanę sobie tu z boku, nawet nie wiem, czy będę widoczny w kadrze. Przed chwileczką, kiedy przekładałem, kurczę, pierścienie makro do obiektywu, cudownie gronostaj tutaj przebieg, wyszedł z norki, przebieg z drugiej strony. Masz, kurde, ból, trudno. Fotografuję sobie właśnie ten strumyczek. Tutaj z tym przepustem, takim dosyć ciasnym kadrze, który bardzo mi się tutaj podoba. Tylko jeszcze widzę, że troszeczkę muszę skrócić delikatnie czas, bo chcę mieć taki mega ostry i zarazem, żeby nie był przepalony. Dobrze, jest fajnie. Kurde, już woda w butach. O, bo stoję w mega błocie. Trzeba się obrócić. O! I nie wypierdzielić. To będzie sztuka. Jeszcze tu są jeżyny, które mnie wszędzie kują. Ała! Trudno. Nawet nie wiem, czy było mnie widać w tym kadrze. To nic. O, moje drogie robaczki. Nawet nie wiem, czy było mnie w tym kadrze widać. Nie wiem, nie sprawdzałem. Cały jestem uświniony po leżeniu w trawce i fotografowaniu zawilców. Pani, ja sobie tutaj jeszcze fotografuję troszeczkę na 80-200. Tak na luzie troszeczkę traktujcie tego vlogasa i troszeczkę z takim podejściem jakby do tej serii, którą kiedyś zapowiadałem, serii Makłowicz Fotografii.
No dzisiaj było troszeczkę tak popowiadane na temat tutaj tych miejsc, to mogę jeszcze powiedzieć. Ten młyn wodny w Dębiakach jest to jeden z nielicznych młynów wodnych w tych okolicach i chyba jeden jedyny, jaki się pozostał. Jeszcze jest jeden w Rzemieniu, ale to będzie z 30 km, to jakoś tak. No, kochani, ten młyn, jest to młyn XIX-wieczny, jeszcze przed wojną tutaj ustawiały się na tej drodze, na tym przepuście i w okolicach kolejki chłopów z wozami wypełnionymi zbożem. Tak, kochani, o, ja sobie dooszczyć się muszę, widzę, chyba tak będzie dobrze, nie wiem, z ręki się filmuję. Wozami wypełnionymi zbożem. No, piękne to też musiały być czasy. Teraz nie ma czasu. Wtedy były czasy, teraz nie ma czasu. Cóż, nie ma co narzekać. Ja sobie jeszcze tutaj spaceruję tą alejką. No i tak jak mówiłem, kochani, spaceruję sobie właśnie tą piękną, cudowną, choć maleńką i krótką alejką lipową, grabową. No, taki Ols nadrzeczny. Kochani, spójrzcie. Głupi pniaczek, prawda? Głupi taki pniaczek. Jestem na manualnym ostrzeniu, więc wybaczcie. A ja tutaj widzę bardzo fajny kadr. Popatrzcie, kochani, takie dwa fajne patyki tutaj wystają z tego pniaka, z tego korzenia. Warto będzie to sfotografować. No i moi drodzy kochani, zabiorę się tutaj za te dwa wystające patyki, o których przed chwileczką mówiłem. Ustawiłem sobie 200 mm, przysłonę 3,5, czas 1,640 sekundy, czułość 200 ISO. Nie używam statywu. Balans bieli gdzieś tam sobie fajnie ustawię podczas obróbki, a tutaj te dwa patole, hopsa. No i bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Wystarczy czasami się po prostu schylić, popatrzeć coś na dole i znajdziemy piękny, cudowny kadr.